Z Nowej Huty do Ameryki, czyli festiwal Slam Dance on the Road 2007. Kinowteka wybrała się z wizytą do Krakowa, gdzie w nowochódzkim Teatrze Łaźnia Nowa odbyła się polska edycja najsłynniejszego festiwalu filmów niezależnych na świecie. Slam Dance to po słynnym autorskim festiwalu Roberta Redforda Sundance kolejny festiwal wspierający światowe kino niezależne. Teraz ma swoją kolejną polską edycję. Organizatorzy zaskoczyli publiczność awangardowym, niekiedy nawet anarchistycznym podejściem do tradycji festiwalowych. My name is David. Lunch. Szokujące happeningi, prapremiera festiwalowego superwygłupu Misja Nowa Huta, pokazy filmów w specjalnie przygotowanych filmowych karcerach lub w męskiej toalecie. Również na scenie królował klimat undergroundowej sztuki, na przykład podczas koncertu formacji Zgniataczy Dźwięków. Najważniejszą ze sztuk na nowochódzkim festiwalu, jak 100 lat temu mawiał Lenin, było jednak kino. W ramach pokazów kinowych widzowie mogli zobaczyć najlepsze filmy z amerykańskiej edycji festiwalu Slam Dance oraz porozmawiać z szefami amerykańskiej imprezy. There's so many different meanings for what an independent film is. You know, it began in the 40s and 50s and 60s, and it really just meant making a film outside the studio. And it's very complicated now because you can make a film on your own and then a studio can pick it up and distribute it. So is it still an independent film? Well, you know, it's a question that is still unanswered. Polska, system samowolka, to forsa, w tym ki sekret, biorę co los, da życie made in Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. To me, I think an independent film is something that comes from a personal vision instead of an assignment or a corporate kind of view. You know, it involves using your own time and resources and a lot of your own blood, sweat and tears to make something because you really want to. W trakcie festiwalu jury, w którego skład weszli Sara Diamond, dyrektor programowa amerykańskiego Slam Dance, Krzysztof Gierat, szef krakowskiej fundacji filmowej, Bogumił Gottfrejow, operator młodego pokolenia i Wojciech Kuczok, pisarz, laureat Mike, zawyrokowało, które z polskich filmów będą reprezentować nasze kino na Slam Dance w 2008 roku. Do miasteczka Park City w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych pojedzie ze swoim filmem Bartosz Konopka, autor filmu Trójka do wzięcia, oraz Tomasz Wolski, reżyser dokumentalnej Kliniki. Na początku wszedłem do szpitala i chciałem właściwie o wszystkich zrobić film. O wszystkich pacjentach, o wszystkich lekarzach, o tych rozmowach. Stwierdziłem, że tak nie da rady tego zrobić, bo jest to po prostu bez sensu, więc zdecydowałem, że będę chodził z lekarzami na obchodzie porannym i będę patrzał, jacy są pacjenci. I będę, tak sobie wymyśliłem, że będę czuł, czy ktoś jest fajny, czy nie. I myślę, że to się sprawdziło. Ale jestem tutaj strasznie głodna. Ja bym ten cały szpital zjadła. Sutuskie, śląskie i fajny gulasz do tego, nie? I takie... I kapusta modra. Ja miałem szczęście do ludzi. To znaczy miałem szczęście do głównej bohaterki, szukałem jej długo, tej dziewczyny, do Klaudii Barcik, która wtedy miała 16 lat, a gra główną rolę w 40-minutowym filmie, a jest niezawodową aktorką, bo jest piłkarką z klubu MUK z Praga. Ja bez ciebie nie jadę. Ja bez ciebie też nie, jedziemy wszyscy razem. Rozumiesz? Na jeden bilet? Mam cię wyżebrać na ten drugi bilet? Chodź. Honorowe wyróżnienie przypadło reżyserowi filmu Na działce, Thierry'emu Paladinu ze szkoły Andrzeja Wajdy. Jury postanowiło także zwrócić uwagę na niezwykłe zdjęcia do filmów Emilka Płacze i Sezon na kaczki i uhonorować nagrodą Pawła Dylusa, operatora po katowickiej szkole filmowej. Do czego mieliście strzelać? Do kaczek. W okresie ochronnym? Nieładnie.